Na program zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Żołnierz Kedywu, człowiek, który wykonywał wyroki na Niemcach i konfidentach. Bohater powstania warszawskiego, wielokrotnie ranny. Stanisław Likiernik. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Bohaterowie. Piotr Dmitrowicz. Dzień dobry Państwu, to jest program Bohaterowie. W dzisiejszym odcinku Stanisław Likiernik, człowiek, który likwidował zdrajców i Niemców w czasie II wojny światowej. A moim i Państwa gościem jest dr Piotr Łysakowski. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się serdecznie i pytanie moje pierwsze. Kedyw, podobno najlepsza, najdoskonalsza organizacja dywersyjna w Europie. Około 6 tysięcy zamachów na zdrajców, na agentów niemieckich, mosty wysadzane w powietrze, akcje na stacje graniczne. No można by powiedzieć, doskonała organizacja. Wszystko w ramach 400 tysięcy, prawie 400 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej funkcjonowały wydzielone grupy dywersyjne, kierownictwa dywersji, czyli KEDYW-u właśnie. I tam byli najlepsi z najlepszych, najlepiej przygotowani, najodważniejsi, tak myślę zresztą, najbardziej zdeterminowani do walki o wolną Polskę. Przypomnijmy, że to się dzieje w czasie okupacji zarówno niemieckiej, jak i sowieckiej w latach 39-45. I wszystkie akcje, o których pan powiedział, były akcjami prowadzącymi do zyskania przez Polskę niepodległości. Czy to były zamachy, czy też egzekucje na zdrajcach, czy też zamachy na zdrajców, czy też wysadzanie pociągów, czy też akcje ekspropriacyjne, czyli zmierzające do uzyskania pieniędzy na funkcjonowanie ruchu podziemnego. Wszystko to zmierzało i było ukierunkowane na odzyskanie przez Polskę niepodległości, na budowanie patriotyzmu, na budowanie właśnie przyszłej nowej Polski. I w tym wszystkim nasz bohater Stanisław Likiernik, rocznik 1923, a więc młody chłopak, który wchodzi w 39 rok, wykształcony w drugiej RP. I dostaje broń i co, ma strzelać do tych Niemców? No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest rocznik 23, kolumb rocznik 23 i używam tego określenia nieprzypadkowo. O tym do tego myślę jeszcze dojdziemy. W 39 roku, w chwili kiedy wybuchła wojna, miał lat 16. Niekoniecznie na początku chcieli go przyjąć do konspiracji. Miał duży kłopot. Ale on się rwie, on chce iść, chce walczyć. On się rwie. Proszę, jeśli Państwo będą chcieli zajrzeć do jego wspomnień, one są publikowane zarówno materialnie, jak i niematerialnie, czyli w sieci. Proszę zwrócić uwagę, jak on opisuje pierwszą swoją akcję. Był wręcz oszalały od adrenaliny, od entuzjazmu, od radości, że może szkodzić Niemcom. Wręcz zapomniał, że może zginąć. Został na palącym się pociągu. Koledzy musieli go ściągać. To po prostu był entuzjazm, było oczekiwanie na akcję przeciwko okupantowi. I on się w tym spełniał. On się w tym spełniał i jedną z takich najbardziej spektakularnych akcji była akcja na Karla Schmalza, tak zwaną panienkę, bestię po prostu, człowieka, który zamordował własnoręcznie około 130 osób, 130 Polaków, którzy przychodzili na ten skład pociągowy, nie wiem, zabierali węgiel. Człowiek potwór i akcja jedna chyba z najbardziej spektakularnych, jeśli idzie o KEDYW. To przypomnijmy, kto to był. To był funkcjonariusz ów Schmalz, Schulz, różnie nazwisko tutaj jest artykułowane, miał taką, jak to młodzież mówi teraz, ksywę panienka. To był funkcjonariusz Służby Ochrony Kolei, czyli Bahnschutz tak zwany, funkcjonującej w Generalnej Guberni i jego zadaniem była ochrona składu węgla, o którym pan wspomniał, czy też jakby bocznicy, na którą podjeżdżały pociągi z węglem. Jeśli nie opowiemy o sytuacji materialnej ludzi żyjących w Generalnej Guberni, konkretnie w Warszawie, to nie będziemy wiedzieli, o co tu chodziło. Po prostu okres okupacji, okres wojny, bo o tym trzeba mówić, bo nie wszyscy to wiedzą, nie wszyscy to rozumieją, to jest okres ciągłego niedoboru. Niedoboru zarówno jedzenia, jak i środków grzewczych, na przykład węgla i w ogóle wszystkiego. Polacy byli skazani na egzystencję na pograniczu właśnie tejże egzystencji. W związku z czym kradziono węgiel z tychże składów, o których przed chwilą wspomnieliśmy, no i ten Niemiec
z pistoletem maszynowym, bo tak to tam było, jakby starał się odstraszyć tych biednych, głodnych, niedogrzanych ludzi, którzy próbowali sobie zapewnić minimum egzystencji. Przy okazji zamordował, tak jak pan powiedział, około 130 osób, taka była liczba ofiar. I w związku z powyższym podziemie, polskie państwo podziemne wydało na nim wyrok śmierci. No właśnie, śmierć. Bo to dodajmy, bo to jest niezwykle ważne. To nie były akcje samodzielne. Nie, polskie to... państwo w ramach funkcjonowania sądownictwa podziemnego wydawało wyroki na zdrajców, na kolaborantów, na bandytów. Tak to się generalnie odbywało w ramach istniejącego prawa. To nie były, jak pan powiedział, akcje zupełnie spontaniczne. To wszystko było na podstawie wyroku, dekretu, aktu prawnego, tak to nazwijmy. Postanowiono... Zresztą to nie był jedyny wyrok śmierci wykonany przez Kedyf, o czym wiemy. Postanowiono ukarać go śmiercią za to, co robił. No i dokonano tego zamachu. Dokonano go w taki bardzo spektakularny sposób. Otóż dwóch z żołnierzy Kedywu przyprowadziło na teren przebrani za Niemców. Przebrani za Niemców. Właśnie tego nie, o tym nie wspomniałem, na teren placówki, w której on urzędował, rzekomo schwytanego właśnie złodzieja węgla. W tym czasie druga grupa wdarła się na teren tego posterunku od tyłu, jeśli tak to można powiedzieć. No i w momencie, kiedy się znaleźli w miejscu, w którym był nie tylko ten zresztą funkcjonariusz niemieckiej ochrony kolei, przystąpiono do likwidacji, do egzekucji. Zastrzelono go. Zastrzelono, cała akcja zakończyła się sukcesem, aczkolwiek właśnie. Likiernik wspomina, że nie powinno być litości dla bandytów. Tutaj chciałem o tym, to pan jakby zabiera mi temat i bardzo dobrze, bo rozmawiamy o bardzo dramatycznych zdarzeniach. Mianowicie jeden ze znajdujących się tam funkcjonariuszy był po cywilnemu i jakby w chwili, kiedy wykonywano ten wyrok i strzelano do pozostałych, którzy tam byli, wybłagał sobie życie, no, twierdząc, że on jest zupełnie przypadkową osobą, która się tam znalazła na tym posterunku. Traf chciał, że później w tramwaju warszawskim na ulicy rozpoznał zupełnie przypadkowo jednego z uczestników tej akcji, zdradził go, znaczy nie tyle zdradził, ile poinformował tak niemieckie organa bezpieczeństwa o tym, że ten człowiek niewątpliwie należy do konspiracji. On się znalazł w rękach gestapo i został zamordowany. Został zamordowany, podobnie jak jego żona, ale życie toczyło się dalej. 1 sierpnia 1944 Stanisław Likiernik rusza do walki. Kolumb to jest jeden z pierwowzorów, czy też jeden z wzorów dla Romana Bratnego, który napisał Kolumbów rocznik 20, właśnie Stanisław Likiernik. On rusza do walki. Może mniej tu jest interesująca sama walka, chociaż on parę razy w trakcie powstania uchodzi zupełnie przypadkowo śmierci. Zresztą w swoich publikowanych wspomnieniach, o których wspomniałem, mówi o dużym szczęściu, któremu cały czas towarzyszy przez okres okupacji, przez okres właśnie, nazwijmy to, pracy w Kedywie. Cały czas szczęście go nie opuszczało i zupełnie serią zrządzeń losu on parokrotnie uchodzi śmierci. Także tak też tak było w czasie powstania. Natomiast tu chyba ważna byłaby rozmowa o jego ocenie powstania. Mi się wydaje, że o tym przede wszystkim trzeba mówić, bo on oczywiście w trakcie powstania wykazał się nieprawdopodobnym bohaterstwem. Ja bym tylko tutaj przypomniał państwu przemarsz oddziałów ze Starówki, który się odbył. Coś niesamowitego. Który się odbył nie kanałami, bo gro powstańców ze Starówki przekradało się ze Starówki do Śródmieścia i dalej właśnie kanałami, co było typową metodą, a oni przeszli przez Ogród Krasiński, jego oddział przeszedł przez Ogród Krasiński. Prawdopodobnie udało im się tylko to dlatego, że byli jak rzadko, który oddział powstańczy, ubrani w niemieckie zdobyczne panterki, które zdobyli na stawkach. I byli w stanie, że tak powiem, Niemcom, używając języka niemieckiego, wmówić, że oni są oddziałem niemieckim idącym do walki z powstańcami. Ale to jest niebywała brawura, cały Ogród Saski obstawiony, oni formują szereg i po prostu przeszli, rozmawiają sobie po niemiecku, a Niemcy stoją. I to jest ten jeden z elementów, o których wspomniałem, tego niebywałego szczęścia, które panu Stanisławowi Likiernikowi, bohaterowi powstania, towarzyszyło przez cały okres tego powstania. A w tym powstaniu, jak on mówił sam na początku,
role się odwróciły. To on się czuł myśliwym, on mógł teraz wziąć odwet za te wszystkie lata upokorzeń, za wszystko to, co widział, za te publiczne egzekucje niemieckie, za te mordy na Polakach, za to bandyctwo. To, o czym pan mówi, towarzyszy, pojawia się w jego wspomnieniach od początku. To jest w momencie, kiedy znajduje się w Kedywie, kiedy otrzymuje swój pierwszy pistolet, o czym mówi bardzo mocno, on mówi o odwróceniu ról. On podczas tego pierwszej przeze mnie wspomnianej akcji, wysadzenia pociągu, mówi o tym, że on czuje się zupełnie inaczej, że on się znalazł po stronie polujących, nie tych, na których polowano. Powstanie będzie jakąś kumulacją tego nastroju, tego odczucia. To jest ta wielka radość, ten moment, kiedy można było chwycić za broń i po prostu bić Niemców. I Stanisław Likiernik jest tym, który jakby uosabia to wszystko, co najlepsze w tym pokoleniu wychowanym w drugiej RP. Czy tak możemy podsumować naszą rozmowę? Dokładnie tak, co nie oznacza, że on nie jest krytyczny wobec powstania, bo on się odnosi do powstania bardzo krytycznie. Z jednej strony wie, że ono musiało wybuchnąć, z drugiej strony wie, jak straszne szkody przyniosło. Przy czym ja tutaj od siebie mówię, ja jestem generalnie zwolennikiem powstania i admiratorem tego, co się stało. I tu bym się z panem Likiernikiem, jeśli mógłbym, tylko nie zgodził. Ale trzeba uszanować to, że on tak mówi, trzeba o tym powiedzieć. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Gościem programu był Piotr Łysakowski. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz. Kłaniam się państwu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bohater w armii tureckiej. Później walczył z bolszewikami. Niósł pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Bohaterowie. Tym razem opowiemy o generale Ludomilu Rajskim. Program zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna.